Nalałem za dużo i jest problem. To jest mega pełna, także proszę uważać. Ławeczka, tak, ławeczka rzeczywiście jest historyczna, bo stoi tu już bardzo wiele lat. Przewinęło się przez nią bardzo wiele osób i ta ławeczka jest takim pewnym odnośnikiem historycznym do całej epoki tej Nowej Huty, bo została postawiona rzeczywiście z 50 lat temu. Pamięta pan, jak się tutaj wprowadził? Ale to ja się wprowadziłem w 59 roku dopiero. No a moja mama w 51. W tych w latach 50. to tu na Zieleńcach kwitło życie towarzyskie. Panie wynosiły koce, rozkładały się, bajczyły sobie, dzieci się bawiły, a chłopy grały w karty, proszę pana. Ja generalnie całą starą część Nowej Huty lubię, bo spędziłam tutaj dzieciństwo, młodość. Każdy, że tak powiem, trotuar jest tutaj, każda ulica jest obchodzona. Fajnie, ja się cieszę, że się tu wychowałam, bardzo się cieszę. A czym babcia się zajmowała? Babcia pracowała w przedszkolu. Też tutaj w Nowej Hucie? Też w Nowej Hucie, na Kolorowym. Cześć babciu. No, chciałam ci powiedzieć, my tu półtorej godziny na ciebie czekamy. A myśmy byli na cmentarzu. Jak się babcia czujesz? A jako tako. Na tej ławeczce siedziało w 51 roku. Siedzieliśmy, nie było drogi, tylko było to, chodziliśmy w gumiakach. A tutaj przesiadywaliśmy na ławeczce, no bo było ciepło blisko budynek. Jakoś się żyło. Dobrze się żyło, wesoło było. Mój mąż został przeniesiony ze Szczecina tutaj służbowo i dlatego tu znalazłam się w Nowej Hucie i mieszkam do tej pory. Tu mi dobrze, lubię Hutę. Teraz to jestem pierwszą, bo poumierało dużo, wszystko poumierało. Ja jestem najstarsza, muszę powiedzieć. Ale jedna z pierwszych, bo ja wiem, bo to jedna z pierwszych jestem. No i będzie się żyło. No nie daje się, proszę pana, chcę do setki dociągnąć.